No, siemanko, szanowanko, z tej strony to mi and welcome back to Roblox! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Robloxa. Ucieczka Ice Spice Obby. Czy jesteś gotowy na ucieczkę przed Ice Spice? Zróbmy to! Moi drodzy, nie mam żadnego pojęcia, kto to jest Ice Spice. Jeżeli ty wiesz, napisz koniecznie w komentarzu. Jeżeli chcecie więcej Robloxa, zostawcie koniecznie 1000 łapeczek w górę i napiszcie koniecznie w komentarzu hashtag kto to jest, a ja zaserduszkuję twój komentarz i najprawdopodobniej pojawi się on również na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Moi drodzy, jeszcze takie szybkie info. Jeżeli chcecie, aby wasz fanart pojawił się na odcinku, tak jak właśnie te teraz, które się pojawiają, wyślijcie koniecznie wasz fanart na fanart.juniorski@gmail.com. Moi drodzy, wbijajcie również do mnie na Discorda, link macie w opisie, ponieważ ja tam rozdaję konkursy na nagrywkę ze mną, z Juniorskim oraz z Ostrym. Siemanko, Ostry! Witam, jem parówki. Dzisiejszą nagrywkę wygrał Timothy, Adventure, Oreo, Bitewnik, Flemi, Juniorski, siema, Kiełbasa, Kotek, Didi i Ostrysio. Dobra, ja klikam graj i mamy do wyboru ciężko, ale to jest dopiero wkrótce. Na razie jest tylko i wyłącznie ciężko. Łatwe. Ja wybieram, moi drodzy, pierwszą osobę NA. Nie wiem, dlaczego tutaj jest napisane NA, no ale jak NA, no to NA. No i klikamy, moi drodzy, kontynuuj. Dobra, jestem. Co my tutaj w ogóle teraz mamy? Gdzie ja tutaj w ogóle? Dlaczego tu jestem? Dlaczego się nie potrafię ruszyć? Co jest grane? Tak, your ruszasz time. Się. Nie no, nie potrafię się ruszyć, to nie działa u mnie. No nie, dlaczego to nie działa? Może dlatego, że załączyłem z pierwszej osoby. O, dobra, już działa. Już się ruszam. Uf, już dobra. Działa. O! No wyrzuciło mnie z map, poza mapę, co się stało teraz? Siemanko Kotek Didi, siemanko Kiełbasa, siema Ostry. Siemanko Kiełbasa, siemanko. Siemanko Adventure Oreo, siemanko. Akurat jem parówki. Dobra, gdzie my jesteśmy? Co tu jest grane? Tutaj się przejść nie da. To jest hotel Transylwania chyba. A, to musimy iść tędy chyba, spójrz. Tu w ogóle jakiś kitchen. O, get out of the building before Ice Spice... Wejdź z budynku, zanim Ice Spice przejmie kontrolę. To biegnie w miejscu. No, no ty. No bo my mieliśmy teraz cutscenkę. Dobra, kto tutaj w ogóle lata? Czemu wy macie takie nie wiem. Fajne? Jakie oni dziwne itemy? Ja nie mam żadnego pojęcia. Dobra, ciśniemy. Tutaj w ogóle jakieś smartfony. Ty, a nie mogę skakać pod... Te iPhony wybuchają. Ty, ale to nie są sam... Ej, wywaliło mnie całkowicie z gry. Co chodzi w tej grze? Dobra, ja wyłączam tą pierwszą osobę. Kontynuuj. To było dobre. Ja nie wiem w ogóle, o co tutaj w tym chodzi teraz, nie? Ale naprawdę, to się tak jakby mega zbugowało. Dobra, lecimy. Znowu mam tutaj kascenkę, znowu biegnę w miejscu pewnie u ciebie. Biegnę raz. I lecimy. No o kurde, co się dzieje? Umarłem. Ja nie wiem, dlaczego ja wlatuję w te iPhony, no i przecież tutaj mi wszystko wybucha. No co jest grane? To jest takie bezsensowne. O nie, dobra, to jesteśmy. Są. Co tutaj teraz loady. Jest? Ej, umarłem? Co? Ja loady. Wszystko przyszedłem, ty. To nie zabija. A zabija, dobra. No to... No to fajnie, nie, że mówisz, że to nie... Ma. Fajnie, że mówisz, że to nie zabija. Ja w to wchodzę i mnie zabija. Ej, ktoś się tutaj przebrał za mnie. Trzeba iść tego Flemi? On wygląda tak samo jak i ja. Uważamy na... No, ja nie wytrzymam. Ej, dwóch was umarło. Ja nie wytrzymam naprawdę, o co w tym chodzi, nie? Ale to jest po prostu... Trzeba skakać, uff. Trzeba skakać cały czas. Kolejna. A ty biegniesz w miejscu, wy dwóch biegniecie w miejscu. Tap to continue. O nie! Drzwi są zamknięte, znajdź in... co się tutaj teraz stało? Nie wiem, nagle umarłem. Ale... Tutaj tapnij. Ale... Ej, ja, wiesz co się stało? Jak tu jest labirynt, no co się stało? No cię waliło. Nie. Miałem cutscenkę, nie? No. I nie wróciłem z tej cutscenki, cały czas mam tego gościa przed oczami. Ale ja nie wiem, co tutaj trzeba zrobić, no. Wybuchłem. Ostrysia exploded you, może teraz zadziała. Muszę jeszcze raz wejść, dobra? Bo to nie działa. Ej, znowu mam tą cutscenkę. O nie, drzwi są zamknięte, znajdź inne wyjście. Dotknij, aby kontynuować. Klikam i działa, dobra. Jest okej. Okay. Ale ja widzę chyba bitewnikowi też. Nie, bitewnik sobie chodzi, także spoko. Okej. Okay. Chodź na nas, bo już daleko ale, jesteśmy. Ale fajne jest to, że mnie... Tu jest jakiś labirynt, ja nie wiem, gdzie mam iść. Kto tu jest przebrany za Sika? Oh. Kotek Didi. Ja nie wiem, gdzie tutaj iść, no przecież tu jest jakiś labirynt znowu, no. Czekaj, bo mi tutaj Kuba, Kiełbasa pokazuje, Kuba. A co to jest? Pistolet laserowy. Czemu tu są jakieś złote dywany? Przeszedłeś labirynt? Nie no, idę cały czas, no Kiełbasa mi tutaj pokazuje, nie wiem, czy dobrze. Tak, dobra, wyszliśmy, jestem. Wyszliście? No mam nadzieję, że nie będzie żadnej cutscenki. W ogóle... Dlaczego ty mnie cały czas wysadzasz w powietrze? Punkt kontrolny, patrz, musimy skakać do...
Dlaczego znowu wybuchłem? Czy ty znowu czegoś użyłeś, żebym wybuchł? No jak ty mam powodować? No bo o, mi tam... mam. O nie, kascenka znowu... O nie! Nie chcę żadnych kascenek! To będzie twoja pierwsza układanka. Znajdź przyciski, aby otworzyć drzwi. O, dobra, jestem. O, bo on skoczył i miał kascenkę. Jezu, co to jest? Co to było? Co to tu jest? Ej, bo tu za chwileczkę jakiś potwór wyskoczy. Czekaj, które drzwi teraz? Mamy do wyboru albo lewa, albo... co tu jest? Tu jest jakiś kryształ. Kliknąłem coś. Ja też coś kliknąłem. Teraz wejdźmy sobie do tych drzwi. Tu też jakieś kryształy, naciskamy teraz tu. I coś się stało? Proszę bardzo, i pewnie się teraz... Otworzyły się drzwi! Ktoś tu chodzi. Dobra! Kto to jest narrator z Bałt? O nie, tu jest monster! Co ty wyprawiasz? Znajdź przyciski. No dobra, no już mamy przyciski. Co to jest? O nie! Ostrysio has exploded you! Czy ty skończysz mnie wysadzać w powietrze? No przecież to jest bez sensu, co ty robisz teraz, a ja no. Coś robię? Ta, robisz, ale... Gra mi się zbugowała, nie działa mi! Skończ mnie wysadzać w kosmos, bo mi gra się zepsuła, no! Ale czekaj, bo tutaj trzeba nacisnąć ten przycisk chyba... O nie, no biegnie ta Icy Spicy za mną, za chwileczkę będzie jumpscare! Patrz! Może wybuch będzie, czekaj! Nie będzie żadnego wybuchu, nie... Ej, zobacz tu, ale... Oj, co się stało? Zjadła was? Ej, chodź, zobacz szybko, chodź tu. Co? Patrz, jak będziesz tu wchodził i wychodził, to będzie bugował się jumpscare. Ja jestem adminem tego serwera! Poważnie? No, mogę kogoś wyrzucić z gry. Nie, no nie rób takich rzeczy, po coś ty kupił tego admina, no ile to kosztowało cię znowu? Czekaj, bo mamy teraz tutaj punkt kontrolny, ja nie wiem w ogóle, jak tutaj tak szybko biega pan kiełbasa. Co się teraz stało, że on tak szybko pan biega? Pan parówka. Ale mamy kolejną cutscenkę. Uważaj, na schody są niebezpieczne. Skoro są niebezpieczne, no to trzeba po prostu je przeskoczyć. Dobra, mamy punkt kontrolny, cyk, proszę bardzo, idziemy dalej. Punkt kontrolny, o nie, wszedłem w grzebień i mnie grzebień rozwalił, na serio? Oh my god! Ona tu gdzieś jest. Ona biegnie za mną. I co teraz? Trzeba jej wejść do twarzy? Ej, weź... No nie, no znowu weszliśmy do buzi od pani Icy Spicy. Kto to jest w ogóle Icy Spicy? A, Icy Spicy mnie goni! Czy ty wiesz w ogóle, kto to jest Icy Spicy, czy nie wiesz? Kto? No ta Old Spice'a co robi, ta? Ej, ja nie umiem skoczyć po tych... Po tych kościach, dobra, ale już się jakimś udało. Patrz, ale cheat! O Jezu, ale ten zaś cheatuje i tak będziesz ostatni, o, widzisz, spadłeś. Nawet jak masz cheaty, to i tak jesteś ostatni. A, bo ja mogę być tą przyprawą lodową. Dobra, ja to kupuję. Patrz teraz to, cyk, jestem. O, zmieniłem go. Jego też. Ale no ostry, no przecież ja kupiłem skina za 200 robuxów, ty mnie rozwalisz, ja już nie... Dobra, jestem nią. O! Jestem nią! Jestem nią! Zabić ją! Nie, no nie skończ mnie zabijać, ja chcę sobie w to po prostu pograć, no. Dobrze, będę zabijał innych. O, znowu mnie zabiłeś. Ale to się wtrąciłeś w celownik, no. A czy ja mogę tutaj kogoś zabić, czy po prostu jestem nią za 200 robuxów i tyle? Ja myślę, że ja cię będę mógł teraz też zabić, albo to się w tym stylu, a tu nic się nie stało. Dawaj, dobra. Spróbuj mnie zabić. No nie mogę ci nic zrobić, no. Ale ja mogę. O nie, nie zabijaj mnie, proszę cię. Pyk! A tutaj ktoś napisał kiełbasa junior, gdzie ty? Bo o nie, ona tutaj też jest, jesteśmy we dwóch. O nie, a mogę ją zabić? Nie wiem. Czekaj, która to ty? To byłem ja. Co ty? Nie mogę jej zabić. No już nią nie jestem. O dobra, jestem nią. Oj, sorry. Skończ mnie zabijać! Patrz, koniec się, Icy Spicy. Wyprawa lodowa. Muszę wyciągnąć broń. Nie, no... Dobra, teraz się chyba uda, no, jak, chyba że ostry zaś będzie... Czekasz na mnie? Czekasz na mnie, nie? Na bank tak. Na mnie czekasz. Przysz... Nie strzelaj! Proszę, wy... No, dobra, jestem. Ja tylko zabiłem! Wpadł w pocisk i się zdeintegrowało go. Czekaj, bo znowu tam jedzie, patrz go, jedzie. Patrz. O! Cheater! Cheater! Leci! Ban machine! Patrz, cheater! Strzelaj do niego! Strzelaj do cheatera! Yeah! Zabiłeś go! Coś się zepsuło. On po prostu wisi w powietrzu. Czekaj! Co tu się stało? Ale ty mu zbugowałeś gierkę, patrz. On używa tutaj tej chmurki. Ej, zabij tego flami. Może on też będzie... Może on... O, nie chcę sobie kogoś zabiłem. Mnie zabił. Mi się wydaje, że jak ktoś jest na chmurce, to ty możesz go zabić. Dobra, idziemy na walkę. Co tutaj trzeba teraz zrobić? Tu kliknąć, cyk, proszę bardzo. I tu jest wielka Icy Spicy, okej? Okay? Dobra, ja mam pistolet na to. Ale ona mnie nie będzie atakować, bo ja sam jestem Icy Spicy. Co się tu dzieje? Ona biegnie cały czas za mną. Jak mnie kopła, zabiła no. Mnie.
Co teraz się znowu stało? No ja do niej tutaj cały czas strzelam, ale HP jej nie schodzi. Te HP dopiero jej schodzi, gdy ja umrę. Duś mnie znowu! Co się dzieje, ty? To już jest HP? Koniec. Oba! 300. Ona się rozpadła. Zabiłem ją! O co w tym chodzi? Jej włosy... Jest wyjście! Wiesz, wyjście co się, wiesz co się u mnie stało? Jej włosy odleciały, nogi, ręce i ona się tak poskładała cała. Się posypała jak w Fortnite, o. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że się ten odcinek z Roblox Icy Spicy podobał. Jeżeli nie zaprosicie do innych moich produkcji, tutaj oczywiście macie listę wspierających, komentarze dnia i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, Oniki, cześć! Uuu.